Telewizja Kopernik. Twój styl życia. TSH, PSA, OB. Te tajemnicze skróty mogą dużo powiedzieć o stanie naszego zdrowia, pod warunkiem, że regularnie będziemy badać się w laboratorium. Rejestracja, pobór krwi, rozdzielnia i zaczynamy analizę. Najpierw krew jest wirowana, potem trafia do tak zwanej platformy analitycznej wykonującej między innymi badania biochemiczne i immunologiczne. Badania krwi oraz moczu powinniśmy robić przynajmniej raz w roku. Warto sprawdzić morfologię, poziom OB, cukru i po 40 roku życia cholesterolu. A to wciąż nie koniec. W rutynowym oznaczeniu proponowałbym hormon TSH, sterujący gruczołem tarczowym, ponieważ w dzisiejszym świecie tak dużo jest zachorowań na tarczycę, że warto profilaktycznie raz do roku badać. Ale również zwiększyła się dostępność markerów nowotworowych. Te markery powinny być robione przynajmniej raz w roku. Jedne dla kobiet, inne dla mężczyzn. Dla mężczyzny to między innymi badanie antygenu gruczołu krokowego PSA, a dla kobiet test ROMA, który pomaga ocenić ryzyko nowotworu jajnika. Możemy też zbadać poziom witaminy D3. Ona nas chroni przed chorobami nowotworowymi, chroni przed stanami zapalnymi, wpływa na rodzaje i odczucia związane z bólem. Laboratorium analityczne wykonuje badania z zakresu biochemii klinicznej, immunologii, serologii wirusologicznej, a także hematologii, analityki ogólnej oraz serologii grup krwi. Miesięcznie jest ich około 80 tysięcy. Szczegółowe kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, również międzynarodowe, podobnie jak posiadane certyfikaty, potwierdzają wysoką jakość usług. Certyfikaty systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania bezpieczeństwem i informacją, systemem zarządzania środowiska i systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Do laboratorium analitycznego można zgłosić się 24 godziny na dobę. Pani Agnieszka bada się co miesiąc. W ciąży to konieczne, ale profilaktyka jest jej bliska. Staramy się nawet częściej niż co pół roku wykonywać badania, ze względu na to, że zdrowie zmienia się co miesiąc tak praktycznie i trzeba dbać o siebie. Wyniki badań wykonywanych w laboratorium przy Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie można sprawdzić w internecie. Wystarczy wejść na tę stronę, a następnie wpisać numer PESEL i kod, który otrzymujemy przy rejestracji. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv